Hej kochani, dzisiaj lekkość w temacie. Hej, witam was, tu wasza mistyczka z przyzwyczajenia, chciałam powiedzieć z horoskopem. Tymczasem to w zasadzie nie horoskop, tylko taka wyrocznia na temat lżejszy, żeby tak troszeczkę odejść od tych ciężkich tematów, które ostatnio się na kanale objawiały, tematów gdzieś tam ocierających się o sprawy polityczne. No to teraz tak romansowo i miłośnie, bo o to też pytacie często i w czytaniach prywatnych, i maile piszecie. Takie czytanko, co się z nim dzieje, co się z nią dzieje, co teraz myśli, czy się skontaktuje, co czuje bądź nie czuje i tak dalej. Na miłość, na romans, w takich związkach może problematycznych, bo tam gdzie dobrze, to dobrze, to nie ma o co pytać, prawda? Skoro się wszystko pięknie układa, to po cóż pytać i psuć sobie aurę i energię. Natomiast w takich związkach problematycznych, które już w zasadzie wiszą na włosku albo odeszły do przeszłości, ale wciąż jeszcze macie nadzieję, może na jakieś powroty, myślicie o tej osobie. To jest takie czytanie dla niepewnych swojej sytuacji, co się z nią, z nim dzieje, tak najogólniej. Czy myśli o mnie, czy coś do mnie jeszcze czuje i tak dalej. Ja tak tego typu czytania rzadko robię, bo ja tak szczerze mówiąc za bardzo za nimi nie przepadam, ale pochylam się nad tym tematem. No i robimy. Słuchajcie, wróżba wyboru. Trzy wróżby wyboru. I jeszcze zawsze pytacie o ten taki horyzont czasowy, jakiego tutaj czasu będzie dotyczyć, tak? No to tak się właśnie zastanawiam. Do końca roku to byłoby za krótko. Zawracać tutaj w cudzysłowie głowy kartą. Zrobimy sobie może tak, powiedzmy do końca stycznia, od dziś do końca stycznia, tak? Od dziś do końca stycznia. Dobrze, karty potasowane, ja tu wszystko mam już poszykowane, natomiast wróżba wyboru, powiedzmy tak, serduszkowy. Number one, wybieracie ten obrazek, który was najbardziej przyciąga. Dla tych, którzy pierwszy raz na kanale, nie kierujecie się względami estetycznymi, one nie są istotne, nie musi się podobać, tylko patrzycie i podświadomość wybiera. Jeden, serducho. Dwa, to jest jakieś tam kwiatki czerwone. Erika Regia, tak się nazywają. I irysy fioletowe. Proszę bardzo. Raz. Dwa. I trzy. Razem może, tak? Widać? Może tak? Dobra, myślę, że już. Jedynki, tak? Dla tych, którzy wybrali jedyneczki. Tu jest też coś ukrytego w środku. Powiedz, kotku, co masz w środku. Krzyżówkę dnia. Proszę. Krzyżówkę dnia. I rozwiązaniem tej krzyżówki jest takie zdanie: miłość to nie kontrakt. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać. Jak nie, to musicie uwierzyć na słowo Aleksandrze. Miłość to nie kontrakt. Swoją drogą mają zaszczyt zawiadomić o ceremonii ślubu, która odbędzie się dnia tego i tego o godzinie tej i tej w kościele parafialnym świętego Jakuba gdzieś tam w Polsce. Miłość to nie kontrakt. Zawiadomienie. Dobrze, zobaczymy jedyneczki.
jaką tutaj macie energię, czyli aktualnie, co się z człowiekiem waszym dzieje, bo albo nie wiem, no straciliście kontakt, nie wiecie, bo często pytacie, tak, czy jeszcze coś tam się tli i czy jest szansa na ewentualny powrót, reanimację, coś takiego. Zobaczymy, czy to, co było, całkowicie odeszło do przeszłości, czy jeszcze coś tam jeszcze może z tego będzie, bo i tak bywa. Choć akurat mi tutaj szóstka mieczy w odwrocie mignęła. No dobrze. Co się z nim bądź nią dzieje? Zobaczmy. Co się z nią bądź nim dzieje? Jest teraz na takim etapie, generalnie to widzę, brak komunikacji i milczenie. W szóstym mieczu jest brak komunikacji i milczenie, czyli ten człowiek, tak zwany wasz, się do was nie odzywa. Mamy tutaj, on jest w jakimś takim już innym miejscu, wiecie. Doszedł do takiego etapu, kiedy, czy doszła do takiego etapu, kiedy zmienia się tutaj też taka samoświadomość. W związku z tym ta energia zawsze domaga się zmian w sobie i wewnątrz, w sobie, wewnątrz swojego świata i na zewnątrz. Mamy tutaj taką osobę, która w tej chwili opiekuje się, przede wszystkim poświęca czas swoim dzieciom. On, ona, tak? Poświęca czas swoim dzieciom, albo jeśli nie ma dzieci, to tutaj widzę generalnie w ogóle odejście od partnera, zabranie dzieci i odejście od partnera. To jest osoba, która albo już odeszła od partnera, albo jest w fazie odchodzenia. Chyba że wy jesteście tym partnerem i byliście związani jakimś kontraktem małżeńskim, to po prostu widzę, że ta kobieta czy ten mężczyzna od was odszedł, zabrał dzieci na tę łódź, proszę bardzo, no i odpłynęli, tak? I tyle i widzieli. Tu albo była jakaś przeprowadzka, albo zmiana miejsca, albo coś takiego. Jeżeli chodziłoby o singli, to mamy tutaj taką inną historię pod tytułem braku komunikacji, milczenia i absolutnie jakby ta osoba jest na was zamknięta, jest zamknięta, zablokowana na ten moment. I ma jakieś najprawdopodobniej przejściowe problemy finansowe, którym się teraz poświęca. To znaczy, próbuje sobie ten temat zagospodarować i jakieś problemy finansowe rozwiązać, bo mamy tutaj kłopoty. Może nawet myśli o zmianie pracy. Generalnie to tę osobę zajmuje. I tutaj takim jej głównym problemem na ten moment jest albo osoba, jakaś taka silna osobowość, autorytet, urząd. Jest takie zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Gdyby chodziło o kobiety, które były w trójkątach i wy, mężczyźni, z takimi kobietami mieliście do czynienia, to tutaj problematyczny jest mąż i ta kobieta zastanawia się nad odejściem od swojego męża na ten moment. Generalnie widzę taką energię tutaj u jedynek odnośnie waszego partnera. Taką historię, która kręci się wokół jakiejś silnej osobowości. Silnej osobowości, która niejako determinuje te problemy. Są to albo problemy finansowe, bo tutaj mamy osobę szefa, albo osobę męża najczęściej. Natomiast gdyby chodziło o mężczyznę, teraz mówię tutaj do kobiet, to ten mężczyzna gdzieś ma tutaj problemy z dziećmi i z rodziną, z żoną, z dziećmi.
gdyby nie było tego układu za dużej ilości ludzi w związku, to ten mężczyzna tutaj głównie zajmuje się sprawami finansowymi. Przemieszcza się, może nawet teraz jest w trakcie jakiejś podróży, niewykluczone, że służbowej. Ma problemy jakieś finansowe i ta stabilność finansowa jakby zajmuje tą lwią część jego czasu. Przede wszystkim pracy i finansom poświęca tutaj swoją energię głównie, tak? Zobaczymy, co się z nim dzieje na ten moment czy z nią. Tu będzie kilka scenariuszy, w zależności od tego, jakie tam były układy, jak bardzo skomplikowane i ile osób w tych związkach było, bo taki główny motyw to jest albo podróż i brak komunikacji z wami i milczenie. Osoba, która pokonuje w tej chwili jakieś trudności finansowe, trudności z dziećmi bądź z mężem albo szefem. No to są takie główne motywy. Dobrze. Co on, ona aktualnie do ciebie czuje, jedynka? Co on, ona aktualnie do ciebie czuje? No powiedziałabym, że te uczucia nie wygasły. Nie wygasły. Zwłaszcza jeżeli to czytanie tutaj byłoby skierowane do mężczyzn. Owszem, jest jakieś milczenie, to widać. Natomiast ta kobieta uczucia są, z tym, że właśnie ona tak za bardzo o was nie myśli na ten moment. Bardziej skupia się na sprawach albo urzędowych, finansowych, albo związanych z być może jakimś odejściem od partnera, bo tu jest też taka sytuacja pokazana, gdzie kobieta zabrała dzieci, odeszła od partnera. Która się też być może już rozwiodła, niewykluczone, ale wciąż jeszcze razem na przykład mieszkają i się wyprowadza, jest w trakcie tej przeprowadzki, dopiero co odeszła albo ma zamiar odejść. Ale ta królowa buław, ona tutaj rzeczywiście jest kobietą, która ma bardzo uczucia takie gorące, dynamiczne, to jest energia ognia, to jest często baran, lew, strzelec, być nie musi. Chodzi po prostu o. Zawsze ten taki ogień, to jest taka wiedźma z miotłą i czarnym kotem. Zobaczcie, jak tu u Rajdera wygląda ta karta. To jest kobieta bardzo namiętna, pełna gorących, ciepłych uczuć. W związku z tym widzę, że jakieś tam uczucia jeszcze do was ma. Ja jeszcze doprecyzuję. Doprecyzujemy tu jeszcze. Jakieś uczucia do was ma, ale to tak wygląda, jakby ona od was po prostu uciekła. To tak wygląda, jakby wzięła nogi za pas i od was uciekła. Natomiast jeśli to czytanie jest skierowane dla kobiet, to tutaj ten mężczyzna najprawdopodobniej jest zajęty albo swoją żoną, albo ma już inną kobietę. I powiedziałabym, że jeżeli teraz kobiety tego słuchacie, to tutaj mężczyzna raczej już tych uczuć dla was nie ma. To wygasło. Tu mam niestety niedobrą wiadomość, jeżeli chciałybyście inaczej. Jest po prostu w jego życiu jakaś kobieta i spora namiętność z tym związana. Dokładnie, ale w ogóle wciąż widzę za dużo ludzi w związku. Tu mi się pokazuje bijatyka w pięciu buławach. Gdzie macie albo rywalkę, albo rywala. Gdzieś to tutaj tak wygląda, że po prostu jest jeszcze jakiś człowiek dodatkowy, który tu wszedł w ten układ. I mamy tak pokazaną taką sytuację ucieczkową od was. I to już nieważne teraz, czy kobieta, czy mężczyzna to ogląda. Sytuację taką ucieczkową, rozstaniową. Również dotyczącą byłych małżeństw, bo tu też jest coś takiego. I teraz, jeżeli chodzi o mężczyzn, to ta kobieta mimo wszystko jeszcze coś tam do was czuje, jeszcze ten ogień się tli. Natomiast no, widać, że jednak ona jest z kimś innym w tej chwili, bo widać, że kogoś ma i mężczyzna podobnie też kogoś ma. Mężczyzna też tu kogoś ma. Ma inną
dość taką namiętną, atrakcyjną kobietę. I mówię, i gdybym to czytanie kierowała do kobiet, to ten mężczyzna to już uczuć dla was jakichś większych nie ma. Kocha kogoś innego. Było powiedziane na początku, że miłość to nie kontrakt. Dokładnie. Mężczyzna też, z którym byłyście kobiety, zwrócił teraz uwagę na taką kobietę, która jest kobietą po przejściach, kobietą albo po rozwodzie, albo jeśli nie, to może być matka, która samotnie wychowuje dzieci. Z tymi dziećmi w ogóle są jakieś problemy i wspólnie próbują ten problem razem jakoś ogarnąć, razem się angażują w ten cel też wychowawczy. Jeszcze jest taka tutaj opcja, więc całkiem sporo. Zobaczymy, no z tymi uczuciami to tak właśnie różnie. Dla kobiet to powiedziałabym na nie, dla mężczyzn owszem. Czuję, ale jest z kimś innym. Jak ocenia wasze wspólne doświadczenie z perspektywy czasu? Jak ta kobieta, ten mężczyzna ocenia wasze wspólne doświadczenie z perspektywy minionego czasu? Zobaczmy. Tak. Wiecie co? To powiedziałabym, że owszem, że to doświadczenie ma taką świadomość, że to doświadczenie było potrzebne, ale też ma taką świadomość, że nie można było inaczej, że takie w zasadzie całkowite wycofanie i izolacja były konieczne. Jeżeli chodzi o przeszłe jakieś takie związki formalne, małżeństwa na przykład, to tutaj mieliśmy do czynienia z jakimś, no, historią zranionego serca, wielkiej samotności w ogóle, rozdzieleniu sypialni małżeńskich i konieczności rozstania się. Gdyby nie chodziło o małżeństwa, tylko jakiekolwiek inne relacje, i tu już nieważne, czy jeden na jeden, czy trójkątne, czy jakie tamkolwiek geometrie, to po prostu tutaj widzę, że ocena jest taka: ten związek był zbyt ciasny, ograniczał mnie, tak myśli ta kobieta, ten mężczyzna. To było nierozwojowe. Ten mężczyzna, czy ta kobieta zraniła moje serce. Czułam się, czy czułem się bardzo samotnie w tym związku. Było ciasno, było duszno i prawdę mówiąc, to był związek tak przypominający grobową kryptę, bo w tej krypcie umarłak leży i się nie rusza, bez oznak życia. Tak ta osoba postrzega relację z wami, czy to doświadczenie z wami, że był to rodzaj jakiejś śmierci, jakiegoś strasznego ograniczenia, ale też ograniczenia intelektualnego. I to już nieważne, czy było to porozumienie intelektualne między wami, czy nie, to po prostu widzę tu taką rzecz, że w jakiś sposób ten związek był duszny, tam brakowało powietrza i takiego przewiewu, tej jasności intelektualnej. I nawet jeśli były tematy do rozmów, to tutaj po prostu widać, że czegoś w tej kobiecie czy temu mężczyźnie zabrakło. Zabrakło. Jakiejś głębi, wiecie, jakiegoś takiego głębokiego przeżywania, głębszego poziomu emocjonalnego. A jeśli nie, no to po prostu, krótko, jednym zdaniem, to był grób, czyli, no widać, leżę w grobie i się nie ruszam, w czwórce, może nawet i bezpiecznie, bo czwórki często są taką strefą, sztuczną, wymuszoną strefą komfortu, ale tak naprawdę tam się nic nie dzieje, tam jest sztywno, sztucznie i bez ruchu, i bez ruchu, nierozwojowo. Taka jest ocena z perspektywy czasu. Co ta osoba, on, ona, na ten moment o tobie myśli, jakie są myśli tej osoby, tak? Co o tobie myśli, jakie ma zdanie na twój temat, bo na temat związku czy doświadczenia waszego wspólnego, to już wiesz. A co myśli o tobie?
Tak zwany szybki Bill, czyli tak, osoba, która myśli, to osoba sobie tak, na pewno po mnie nie płaczesz, bo masz, że tak powiem, wprawę w temacie pod hasłem szybkie działanie, romans i znalezienie sobie kogoś innego. Ja bym powiedziała, że ta osoba myśli sobie w ten sposób, że ty nie próżnujesz. Że ty nie próżnujesz, że ty wiesz, ty już kogoś masz, ty już sobie kogoś znalazłaś, a jeśli nie, no to sobie świetnie poradzisz bez niej, bez niego. Taką tu widzę opcję. Generalnie ta osoba, zwłaszcza jeśli o mężczyzn chodzi, to w ogóle już o tobie nie myśli, kobieto, bo ta osoba przejęła inicjatywę i coś zaczęła gdzieś indziej, w innym miejscu, z kimś innym. Albo romansuje, albo intensywnie się komunikuje. Albo tu nawet jest taka jeszcze grupa innych mężczyzn, którzy są z kobietą w już takiej relacji, no, zaangażowania się nawet w jej problemy finansowe i rodzicielskie. To, o czym wcześniej już mówiłam. Także ta osoba właściwie tu nie ma jakichś większych nadziei nadziei. Ja nie wiem nawet, czy chce powrotu. Zobaczymy, czy w ogóle chciałaby wrócić, czy bierze pod uwagę opcję powrotu do ciebie. Zobaczmy. Absolutnie nie. Odwrócona trójka denarów mówi nie, albo koniec trójkątów, bo tu dokładnie jest odwrócony trójkąt, albo koniec w ogóle właśnie tych takich grobowych, dusznych sytuacji. Ta osoba chce nowego romansu, to widać, nowego związku. To, co było, to już właściwie jest w kategoriach takich utraconych szans, że może nawet była jakaś szansa, ale tu było za dużo pychy, zarozumialstwa. I ta historia mi mówi dokładnie jak klasyk powiada, że pycha kroczy przed upadkiem. No i tutaj ta osoba w ten sposób ocenia wasz związek z perspektywy czasu. To też nie ma takiego, wiecie, uznania dla waszych wcześniejszych może starań, jeżeli były. To nie. Gdzieś to już tak odchodzi do przeszłości. Następna rzecz, przyczyna, bo często pytacie o tę taką przyczynę pierwotną. Po co byliśmy razem, tak? Po co w ogóle my byliśmy razem? Po co los nas złączył? Po co byliśmy razem? Po co nam potrzebne było to doświadczenie? Jaki był cel tego doświadczenia? Przyczyna, tak? Dlaczego byliście razem? Dlaczego się spotkaliście? Przede wszystkim karty tak czasami dowcipkują. No, one mówią, wiesz co, tak głupio pytasz, kobieto, bo chyba, że wy sobie nie zdawaliście z tego sprawy, że ta miłość w ogóle była iluzoryczna. Że tu któraś ze stron była nadwrażliwa, szczególnie kobiety. Kobiety. W tej relacji ta strona kobieca nadwrażliwa i stworzyła sobie w głowie jakiś taki świat pełen, taki wyidealizowany świat, który, a ten idealizm nijak się miał do rzeczywistości. I ta nadwrażliwa kobieta tutaj przeżyła zawód miłosny i rozczarowanie, utraciła wiarę. Może nawet w miłość, może nawet w miłość, a na pewno w was, a na pewno w was. I po co się spotkaliście? Poprzez przeżycie tego rozczarowania jakąś, no w gruncie rzeczy miłością iluzoryczną, to spotkaliście się po to, żeby się bardziej uwrażliwić, żeby uleczyć swoją duszę niejako, ale to uleczenie duszy ma przebiegać poprzez taką bardziej energię duchową.
Spotkaliście się po to, żeby zrozumieć, czym miłość nie jest. I zrozumiawszy to, żeby poszukać gdzie indziej. Bo tu mamy poszukiwanie miłości w innym miejscu. A dlatego, że zrozumieliśmy, czym to nie jest. Bo tu mamy jakiś rodzaj iluzji. Na czym wobec tego opierała się ta wasza relacja, skoro mamy tutaj sporą taką iluzoryczność? Na czym się ta relacja wasza opierała? Na zabawie? Na trójkątach? Na zbyt lekkim traktowaniu siebie? Brak powagi mi się pokazuje, zabawa. Owszem, tu był jakiś taki też etap szczęścia, bo mamy szczęśliwe takie odczuwanie. Takie odczuwanie przyjemności z tą osobą. Natomiast dominuje ten aspekt albo trójkąta, bo tu mam trzy osoby na karcie, albo zabawy. Zbyt takiego lekkiego podejścia do życia w ogóle być może, do obowiązków, do zobowiązań. Tu nie ma zobowiązań, tu jest radość i zabawa. A gdyby nawet były zobowiązania, no to widzę, że po prostu może ten związek został nadszarpnięty przez niewłaściwy tryb życia. Mogły być nadużycia. Na przykład mógł być alkohol, bo tu mamy dużo nadużywania czegoś bądź kogoś. Więc albo za dużo zabawy, albo za dużo jakiegoś takiego, takiej przeładowania tego lekkością. Może dlatego, że miłość nie jest kontraktem, to może było też tak, że wy poszukiwaliście gdzieś indziej. Jest taka opcja. Może doszło do zdrady. Też jest taka opcja. W każdym razie opierało się to przede wszystkim na zabawie. Jakaś część odczuwała szczęście w miłości, bo to widać. Natomiast mamy jakieś takie niewłaściwe traktowanie siebie, swojego ciała, partnera, taki rodzaj nadużycia, wiecie? Tu często są wszelkie holizmy, seksoholizmy, alkoholizmy i tak dalej. Czegoś jest po prostu za dużo. Tu akurat jest za dużo o jedną osobę w związku, akurat. No dobra. Okej. Czy ona ma teraz kogoś? Tu mi się pokazało, że mężczyźni to już raczej tak. Kobiety niekoniecznie. Zobaczymy, czy ona ma kogoś teraz. No więc właśnie, tutaj to jest coś takiego pokazane, że taki etap przejściowy jest u nich, wiecie? To jest coś takiego, że mogą kogoś mieć, niektórzy mają, natomiast jeszcze nie do końca przeszłość jest zamknięta. Jeszcze nie do końca jest zamknięta przeszłość. Te kobiety, które z kolei były w trójkątach i były z wami jednocześnie, uwaga, mężczyźni, czyli były z wami i jeszcze z kimś, to tutaj widzę jakieś rozstanie z małżonkiem, akurat swoim. I jest pokazana taka rzecz, próba zamykania przeszłości, jakieś jeszcze opłakiwanie końca. Tak, dobrze, zobaczymy dalej. Jak teraz wygląda jego sytuacja uczuciowa bądź relacja, w której on się znajduje, czy ona? Jak się teraz ta jego relacja układa? Czyli jak teraz wygląda jego sytuacja uczuciowa bądź relacja, w której ona się teraz znajduje? Wiecie co? Dość pułapkowo powiedziałabym. Dość pułapkowo. I tu widzę dwie opcje. W ogóle gorzej tutaj z kobietą w tym czytaniu. Ja widzę, że kobieta, którą mężczyźni kochaliście, jest w jakimś kryzysie, w takim poczuciu bycia w pułapce, bez wyjścia jakby. Ona jest więźniem swoich negatywnych myśli.
i jest w ogóle w trudnej sytuacji życiowej, bo albo ma problemy z finansami, albo ma problemy z dziećmi, albo ma problemy, uwaga, z byłym już partnerem. Z byłym już partnerem. Taka opcja. Natomiast gdyby tak zapytać z innej strony, wiecie, czy ten mężczyzna, czy ta kobieta, będąc w innej relacji, jest szczęśliwa? Nie. Tu nie ma szczęścia. Tu nie ma szczęścia. Nawet jeżeli tu jest w romansie, albo nawet jeżeli dopiero jest w tej fazie starania się o tę kobietę, bo tu widziałam taką opcję, mężczyzna taki, no, mocno starający się o kogoś, albo już zaangażowany nawet w życie osobiste i rodzinne tej kobiety, to powiem wam, że motyw, którym się kieruję, to przede wszystkim jest jakiś motyw, no, taki bardziej seksualny, i on się jednak czuje, on nie jest szczęśliwy z tą kobietą. Nie jest z nią szczęśliwy. To jest trochę na takiej zasadzie, powiem brzydko, z braku laku to i kiedy dobre. Trochę to tak wygląda. Dobra, co my tu dalej mamy? Co ta osoba zamierza w stosunku do ciebie? Jakie ma zamiary? Zobaczmy, jakie ma zamiary. Jeśli w ogóle ma, bo może już żadnych nie ma. Jakie ma zamiary w stosunku do ciebie? Zobaczmy, co zamierza. To zamierza. To jest takie zobojętnienie, takie próba znieczulenia się. Często poprzez używki, alkohol. A nie tylko, oczywiście, nie tylko. Co zamierza? Ja bym powiedziała, że tu jest wami rozczarowana i właściwie tutaj nie będzie jakiejś próby kontaktów, powrotów, jakichś propozycji. Tu mamy pokazany taki zupełnie już inny stan świadomości tej osoby, w której ona się teraz znajduje. I ta osoba wam zwyczajnie nie ufa. Nie ufa ta kobieta, ten mężczyzna nie ufa wam. I od czasu do czasu myśli, ale tu nie ma, słuchajcie, zamiaru zmiany tego stanu rzeczy. A wyszliśmy od czego? Od braku komunikacji i milczenia. Nie sądzę, żeby się w tym temacie miało cokolwiek zmienić. Jeszcze tutaj doprecyzuję. To bardziej wam zależy na szansie wyjaśnienia sytuacji. Wam zależy na tym, wy byście chciały. Jakaś część nawet chciałaby się posunąć do jakiejś manipulacji i podstępu, tak żeby zwabić tę osobę, żeby spróbować jeszcze coś powyjaśniać. To powiem wam, że nie warto, dlatego że to byłoby bardzo niedojrzałe. Ja widzę, że wam bardziej by zależało na wyjaśnieniu sytuacji, żeby była jeszcze jakaś rozmowa, nie wiedzieć po co. Żeby jeszcze oprzeć się o jakieś argumenty, coś powyjaśniać, próbować coś zrozumieć, postawę, czy żeby ta osoba zrozumiała waszą postawę, bo może źle was ocenia. Natomiast nie widzę tutaj, żeby ten wasz człowiek miał ochotę na to. Znaczy wasz w cudzysłowie. Dla niektórych to już w ogóle nie wasz. Bo tu zwłaszcza dla kobiet, gdyby było czytanie, to mężczyzna raczej jest gdzieś, mimo to, że nie jest szczęśliwy z inną kobietą, to jednak też on tutaj do was też raczej nie wróci. Stracił do was zaufanie. Zaufanie do was stracił. Dobrze, zobaczmy dalej. Wynik na tę waszą relację, moi drodzy.
jest taki, cesarzowa, czyli tutaj mamy przede wszystkim pokazaną taką, taki, wiecie co, ja to bardziej czuję jako niezależność, bo ta kobieta jest niezależna, niezależna. Ewentualnie to są jedynie pozytywne prognozy dla kochanki, tylko i wyłącznie. Dlaczego? Dlatego, że układ wcześniejszych kart pokazywał mi tyle problemów, że tutaj najlepsze, co może być, to są właśnie dwie opcje. Kobiety, wy stawiacie przede wszystkim na swój rozwój osobisty i faktycznie stawiacie na tę swoją niezależność życiową i przez jakiś czas będziecie same, oczekując kogoś innego, zapraszając kogoś innego do swojego życia. Tego jeszcze tutaj nie widać, ale być może. Natomiast pozytywna prognoza, ja wiem, czy to tak w cudzysłowie pozytywna, dla kochanek, tam gdzie były te trójkąty, to wiecie co? Jest ewentualnie opcja, że tak powiem, przyciągnięcia jeszcze partnera, ale no mówię, to jest bardzo śliski grunt. Bardzo śliski grunt, bo jako że rzeczywiście on czuje się niezbyt szczęśliwy i spełniony w obecnej relacji, to możecie go przyciągnąć, zwłaszcza, że tam ta siódemka mieczy mi mignęła, że macie taką moc przyciągnięcia tego mężczyzny, ale to będzie na chwilę, tak mu będziecie matkować, tak się nim opiekować, głaskać go po czółku. Tymczasem on i tak czmychnie za jakieś parę tygodni. Tak daje wam góra 3-4 tygodnie i po związku, więc to może być tylko takie na chwilę. Czy warto? To już wy sami musicie, same, bo to do kobiet, wy same musicie ocenić. Czy warto? Gdyby wam przyszło do głowy go jakoś tam zwabiać, flirtować i próbować go z powrotem przywrócić do łask. Opcja bycia kochanką jest, no ale. Co kto lubi, nie? Rada, rada, moi drodzy, rada. As mieczy w odwrocie, który mówi, po pierwsze, pokazuje mi tak, jeszcze zanim wam radę powiem, pokazuje mi taką po prostu rzecz, gorąco jest dzisiaj, że wy nie potraficie rozwiązać jakiegoś swojego problemu. Który wykracza poza tę relację w ogóle. Wykracza. On bezpośrednio tej relacji nie dotyczy z tym mężczyzną, z tą kobietą. Tu macie pokazaną taką rzecz, jak poblokowanie serca i brak zaufania. I bardzo trudno wam będzie też odnaleźć się w jakiejkolwiek innej relacji. I tu rzeczywiście. Zwłaszcza kobiety, będą przyciągać mężczyzn, którzy będą chcieli wchodzić z wami w układy wyłącznie romansowe, kochanka, kochanek. Nie będą was traktować poważnie, dopóki nie rozwiążecie tego problemu. A już teraz abstrahując od płci, rada jest taka, żeby tę mężczyznę, tę mężczyznę widzicie i tego kobietę, nie? Tego kobietę. Kawę tylko piłam. Wróć. Żeby tego mężczyznę bądź tą kobietę blokować. W radzie mamy blokuj. Blokada emocjonalna. Zamknij tą sprawę. Rozwiąż ten problem raz na zawsze. Bo wciąż jeszcze jesteś w jakiejś takiej niepewności. Jest takie miotanie się. Może jeszcze wróci. Może jakoś uda się coś jeszcze wyjaśnić. Wiecie co? Nie, rada jest taka, żeby sobie to odpuścić. Odwrócony as mieczy mówi, żeby sobie odpuścić. Mamy blokadę. I tak naprawdę od blokady rozkład się zaczął, przynajmniej od milczenia, a tutaj już jest taka totalna blokada.
Ten miecz w odwrocie wbija się w ziemię. On nie góruje w powietrze, nie mówi zacznij od nowa z tą osobą. Tylko wbij ten miecz w ziemię, tak? Czyli no wycofaj się, zablokuj. Zablokuj tę znajomość, zablokuj tę znajomość. A w związku z tym, że pokazało się sporo dzieci, mamy tu też dzieci, i ten, ta wasza relacja, na tę waszą relację mają wpływ dzieci. I tych dzieci było dużo. Nie wiem, czyje dzieci. Twoje, czy jego, jej. Ale zobacz, ile masz tutaj dzieci. W wyniku jest matka tychże dzieci. Również matka, bo cesarzowa jest też matką. I ona po prostu przede wszystkim będzie się koncentrowała na dzieciach i wszystko zrobi dla dobra dzieci. Mężczyzna na drugim miejscu, czy kobieta. Gdyby tu chodziło o mężczyznę, to też. Tutaj mamy kolejne dziecko. Powiem wam, że tych dzieci jest sporo. Tu jeszcze widziałam wcześniej, gdzie były te dzieci. Paść mieczy w odwrocie, czyli w ogóle mogły być jakieś problemy z dziećmi. Aha. I ta ostatnia karta mówi mi, że w tej waszej relacji, na waszą relację wpływ mają dzieci. Znaczący wpływ mają dzieci. Twoje życie miłosne jest zdeterminowane przez dzieci, czyli albo przez posiadanie dzieci, albo i nie. Może dzieci nie masz. Może ta kobieta ma, ten mężczyzna ma. I na przykład od męża nie odejdzie od żony, bo rodzina, bo dzieci. Albo może nawet już i odeszła, bo też była taka opcja kobiety odchodzącej od męża, zabrała dzieci. Może to od ciebie, może ty jesteś tym mężczyzną. Mężem, od którego żona uciekła, bo tu widziałam taką ucieczkę na początku, milczenie. Zabrała dzieci i poszła. Generalnie te dzieci są tutaj najistotniejsze. Najistotniejsze. Dobrze. To wszystko jedyneczki. Teraz robimy dla dwójek. Tylko przetasuję karty. Zobaczymy. Układ drugi. A dwójki to były te nasze, jak to się nazywało? Erika Regia. To rośnie, kochani, w RPA, w Afryce Południowej. Dla zainteresowanych, jakby ktoś wiedział, gdzie te Eriki wyrastają. No to właśnie tam. Dobra, nasze Eriki. Pustelnik mi mignął. Ojej. Samotność, samotność, samotność. Samotność. A dlaczego? No, jakieś takie brak logicznego myślenia. Puste słowa, puste działania, które efektu nie przyniosły. Dobra, patrzymy. A co się teraz z nią, z nim dzieje? Co się teraz z nią, z nim dzieje? Kreuje sobie nową rzeczywistość. Powiedziałabym, dużo fajnych rzeczy teraz się w jego życiu czy w jej życiu dzieje. Ona, on jest teraz na progu takich nowych możliwości. W magu mamy fajny taki początek. Dużo działania, bo to jest czas działania. Ta osoba teraz jest bardzo, bardzo zajęta. Wykorzystuje swoje talenty, zawodowo się realizuje. Wykłada, dużo mówi, komunikuje się, jest liderem, prowadzi jakieś szkolenia, dzieli się wiedzą bądź swoją inicjatywą i naprawdę powiedziałabym, rozwinęła skrzydła, zwłaszcza w aspektach takich zawodowych, bądź po prostu jakiś nowy projekt zawodowy, bo tu widzę jakieś takie fajne, nowe początki, bardzo rozwojowo, dzieje się naprawdę dużo. Ta osoba jest tutaj bardzo, bardzo zajęta.
poszła w nowe, może tak w sposób taki naiwny, dużo zaryzykowała w ogóle, wiecie? To jest takie, podjęła jakieś takie ryzyko, tak rzuciła się na głęboką wodę w coś, w jakiś projekt, najprawdopodobniej w projekt zawodowy. Tak to mi wygląda. Czy na ten moment czuję się spełniona w tych aspektach zawodowych? Zobaczmy. Jeszcze nie do końca, bo tak czuję, że jeszcze długa droga przed nią, tak jakby właśnie coś się zaczęło jakiś czas temu, albo dokładnie teraz się zaczyna. Natomiast jeszcze tutaj rozwija w sobie ten taki aspekt inicjatywy. Rozpoczyna różne inicjatywy po to, żeby nie musić na przykład żebrać o pieniądze, tak? Wypraszać po prostu u kogoś. Stawia ta osoba na większą samodzielność życiową, ponieważ tego spełnienia jeszcze nie ma. Ta osoba widzi w otoczeniu nieumiejętność dawania serca i to ją bardzo męczy i boli, że ludzie są dla siebie okrutni, nieżyczliwi, że nie potrafią dawać serca, że sprawują kontrolę nad drugim człowiekiem. Ta osoba jest idealistyczna. Ona mniejszą wagę tu przywiązuje do wartości materialnych, a nawet walcząc o te wartości materialne, bo widzę, że tak jest, gdzieś jednak nie podoba jej się taka ludzka zazdrość i niesprawiedliwa wymiana między ludźmi, najogólniej taka systemowa. No tak w skrócie opisuję to, co u niego teraz. Zobaczymy uczuciowo, jak to wygląda, co do ciebie czuje ta osoba na ten moment, on, ona, tak? Co do ciebie czuje, to czuje. To jest tak, słuchaj, sympatię, po prostu, przyjacielskość taką. Ani nie ma do ciebie żalu, ani wiesz, nie snuje jakichś wielkich planów związanych z tobą. To nie jest tak, że zupełnie też o tobie zapomniała, czy zapomniał. Nie, to są uczucia, powiedziałabym, sympatii, przyjacielskość. I tyle. I tyle. Bo to jest osoba, widzę, uczciwa, albo przynajmniej taka, która. Jak zapytasz, to ci szczerze odpowie. Czy mnie lubisz, czy mnie kochasz, to ci odpowie. Zresztą ja mówię, najprostszą drogą jest zadawanie pytań, a nie jakieś takie tam lawirowanie dookoła i bawienie się w przedszkole. Ta osoba zresztą nie lubi takiej zabawy w przedszkole, bo jest dosyć konkretna, to widać. Mężczyzna, kobieta, dość konkretny, konkretna. I tu widzę, że jest jeszcze jakaś sympatia, przyjacielskość, takie uczucia. Albo to jest to, co zostało tylko po czymś tam, co było między wami, albo po prostu, no. Zawsze tak było, no to w takim razie nadal tak jest. Przyjaźń, sympatia, że tak powiem, to masz, tak? U niej, u niego. Zobaczymy, jak ocenia wasze wspólne doświadczenie z perspektywy czasu, mignął mi wisielec, czyli dość stagnacyjnie. Czyli ocena, tak? Ocena. Dobra. W ten sposób. No, z pozycji surowo ocenia, bo kapłan jest nauczycielem, jest guru. Zresztą jest tym magą. Nie wiem, to jest po prostu mężczyzna, kobieta. Też o takim dużym autorytecie widzę, moralnym. Dużo ludzi się jej, jego słucha. To jest albo nauczyciel, albo wykładowca, albo ktoś, kto przemawia, mówi, dzieli się słowem, publicysta, dziennikarz, ktoś taki. Osoba bardzo uduchowiona. Ale generalnie słuchaj, jak ocenia? Po pierwsze, bardzo surowo i opiera się na takich zasadach moralnych, wiesz? Czyli,
nieco tak idealizuje tę waszą relację, czyli nawet jak było źle, nawet tak tam nie do końca coś, to nadal gdzieś w sercu jest takim dla ciebie dobrym przyjacielem. Bo tu też mamy dobrego przyjaciela, mamy kogoś, kto. Ale ta osoba też, wiesz, jak ocenia ten związek, że on wiele, ten związek wiele ją nauczył. Wiele ją nauczył, bo kapłan to jest nauka. Wiele tę osobę, ten związek nauczył. Ta osoba jest wdzięczna za relację z tobą. Nawet jeżeli ta relacja była trudna, to ta osoba jest wdzięczna za tę relację. Ona tak naprawdę dziękuję za nią. Może nie tobie, ale opatrzności, że było i się zdarzyło. Niektórzy też tu mieli małżeństwo i widzę, że też oceniają je jako lekcję. Trudną, bo nie było wzajemności, niemniej jednak w dawaniu i braniu, niemniej jednak było to potrzebne. Tak czy siak widzę, że jest ocena dość taka pozytywna, że to było mi niezbędne na mojej drodze rozwoju duchowego w ogóle w kapłanie. Było mi to potrzebne. I jak ocenia? Ocenia, że po prostu niewłaściwie ona albo ty się traktowaliście. I że wina leży po obu stronach. Ta osoba nie zrzuca całej winy na ciebie. Teraz przynajmniej, na ten moment myśli sobie tak, że coś tam zostało schrzanione, krótko mówiąc, że mogło być lepiej, ale po prostu albo tu z takim uczuciem negatywnym, emocją negatywną, która to zdominowała, była zazdrość. Ta osoba najprawdopodobniej rozczarowana była wami albo wy nią, bo tu w dwie strony te energie płyną. I to rozczarowanie, po prostu takie zgorzknienie, było wynikiem może nie do końca takiego waszego dopasowania, tak sądzę. Tu zawsze jedna strona jest bardziej taka swobodna, umie się cieszyć życiem, jest więcej lekkości, a druga jest taka zasadnicza w tym kapłanie, surowa. I ja myślę, że właśnie ten wasz człowiek jest bardziej taki surowy i zasadniczy. A w was było więcej tej lekkości takiej, czy umiejętności cieszenia się życia. Jeśli nie, to energię sobie oczywiście pozamieniajcie. Natomiast jest jeszcze taka jedna rzecz. Druga grupa ma coś takiego, że mężczyzna, kobieta tutaj rusza w coś zupełnie nowego i staje się tym magiem, kreuje nową rzeczywistość, ponieważ mamy tutaj negatywną ocenę związku małżeńskiego dla niektórych, które były w małżeństwach. To tutaj jest wasz były partner, ex-małżonek konkretnie, ocenia wasze małżeństwo negatywnie. Zabrakło tutaj, po prostu stały związek był niszczony najprawdopodobniej jakimiś przygodnymi romansami. No to mówię to dla tych eks-małżonków, nie? To doszło do jakiejś zdrady i rozczarowania. Dobrze, zobaczmy dalej. Przyczyna, po co byliście razem lub dlaczego się spotkaliście. Jest taka. Tak naprawdę brak sukcesu, czyli to jest, po to się spotkaliście. Tu widzę właśnie jakieś takie zdrady, niewierność. Sporo rozczarowania, strachu i słabości. Wiecie co? Spotkaliście się właściwie po to, żeby dokończyć jakoś. Szóstki to często też karty karmy. Tu mi się pokazuje karmiczne obciążenie, tak w ogóle, przy okazji. Albo może nawet to jest najważniejsze, gdzie jedna osoba jest tak w związku bardzo skoncentrowana na sobie i swoich potrzebach, druga gdzieś tam idzie w odstawkę. Stąd tutaj taki związek skazany jest na porażkę. Po co się spotkaliście? Po to, żeby po prostu nauczyć się od siebie.
takich rzeczy jak ci bardziej zasadniczy i surowi, jak można lżej traktować życie, czym jest przyjemność, również ta cielesna. Przyjemność w ogóle. A druga strona, ta, która życie lekko właśnie traktuje, lżej, miała się odwrotnie nauczyć, czym są te surowe zasady, ograniczenia i restrykcje, że one też są w życiu ważne. I to jest właściwie taka próba znalezienia balansu, którego Wam się nie udało znaleźć i wypracować. Między tym takim, między zabawą, przyjemnością, a tymi restrykcjami, obowiązkami, zasadami. Moralność tutaj wyraźnie się zaznacza przy okazji jakiejś zdrady. Co ta osoba o Tobie myśli w tej chwili? Co o Tobie myśli? Odwrócę. Jeśli to jest mężczyzna, to myśli, że jesteś kobietą bardzo wredna i mściwa. Królowa mieczy w odwrocie to wredna, mściwa. Ale generalnie tak możecie myśleć o tym kimś. I tu właściwie chyba się mylicie, bo ta osoba ani nie jest wredna, ani mściwa. Przynajmniej nie teraz. No może była. Teraz tego nie widzę. Tego nie ma teraz w energii. Natomiast wy tutaj koncentrujecie się na jakimś takim albo doświadczonym bólu, albo na cierpieniu, albo macie takie skłonności masochistyczne, że wciąż i wciąż temat do was wraca. Ta osoba myśli o was tak. Ten człowiek jest złośliwy, jest tak. Wykorzystał mnie do swoich celów, sobie tylko znanych być może. Jest oziębły. A często też ta osoba myśli, że oziębły seksualnie, że gdzieś nie ma kontaktu też z sobą, ze swoim ciałem i z tym, co w życiu dobre. Jest taka opcja też. Dobra. Kolejna rzecz, co tutaj dalej mamy? Aha. Co zamierza ta osoba w stosunku do ciebie, jeśli w ogóle, prawda? Blokada mi minęła. Nie, wiecie co? Nie. Nastąpiło uwolnienie. Ta osoba nie zamierza tutaj wznawiać kontaktu. Ma takie poczucie, że od czegoś się tutaj uwolniła. Uwolniła się od... Ma sporo sympatii dla was, przyjacielskości, ale uważa, że jesteście mściwi. Albo macie taką naturę, albo po prostu macie tak zwane muchy w nosie, takie wiecie, jesteście osobami, z którymi nie warto kontynuować znajomości. Dlatego, że tutaj te wasze prawdy życiowe bardzo się rozmijają, ale rozmija się też takie te kwestie lekkości, kategoryczności, wiecie? Ta osoba w jakimś sensie jest kategoryczna, ale z drugiej strony widać, że dzięki temu też unika sporo takich głupich błędów. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że uznaję Was za błąd. To znaczy znajomość z Wami, nie Wy jako jakieś tam wybrakowane coś, tylko tę znajomość z Wami, czy romans, czy relacje, czymkolwiek to było, uznaję za błąd. Za błąd. Jest wdzięczna za te lekcje, oczywiście. Wiele się od Was nauczyła. Ma dla Was sporo sympatii, przyjaźni. Gdybyście się spotkali przypadkiem na mieście, pewnie rozmowa byłaby dość miła. Niemniej jednak ma Was za takich mściwych, masochistycznych typów, wiecie? Którzy no nieuczciwie pogrywają, jednak wykorzystują ludzi, tak? No i tutaj widzę blokadę i pozamykanie na was. W związku z tym, czy tutaj będzie
jakiś kontakt. Niewykluczone, że będzie, tylko że w zamiarach tej osoby nie widzę. Jest takie pozamykanie w dwójce mieczy. Pozamykanie. Jest blokada na was. Odcięcie was. Dobra. Czy ta osoba teraz kogoś ma? Mi mignęła Matka Polka, bardziej skoncentrowana na zarabianiu pieniędzy niż na romansach. Czy ta osoba teraz kogoś ma, obecność w życiu, partnera jakiegoś? No, jakiś począteczek się kroi. To tak jeszcze nie do końca, coś drgnęło w temacie, tak bym powiedziała. Jest jakiś początek. To znaczy, tej osobie się ktoś podoba, jest jakieś takie przyciąganie erotyczne, pociąg seksualny tu widać, widać jakiś impuls, taką szansę na coś nowego. Także ta osoba zdecydowanie jest kimś nowym zainteresowana, ale jeszcze w to nie weszła. Jeszcze jest strach przed zmianą, jeszcze jest takie spoglądanie, przyglądanie się potencjalnemu partnerowi. Ta osoba musi sobie jeszcze przewartościować kwestie zaufania i wiary. Nie, tu stricte kogoś nie ma. Generalnie wiecie, co tu jest? Jakiś taki magnetyzm, przyciąganie z kimś. Tu się coś zaczyna. Niemniej jednak jeszcze jest taka duża doza ostrożności, takiego przyglądania się. Jeszcze tu nic nie wiadomo, co z tego będzie. Jakiś początek dopiero. Ledwie jakiś impuls się pojawił. Nie sądzę, żeby kogoś miała. Nie wygląda mi na to, żeby tu kogoś miała. Jak teraz wygląda to życie uczuciowe tej osoby wobec tego, bądź relacja, w której się znajduje? Jak wygląda to życie? Chyba, że wiecie, że jest w jakiejś relacji, macie tę pewność, no to zobaczymy, jak wygląda życie uczuciowe tej osoby, bądź relacja, w której się aktualnie znajduje. Jeżeli to, co wcześniej was nie dotyczy i wiecie, że z kimś jest, to zobaczymy, jak wygląda ich wspólne życie uczuciowe. Trójka mieczy w odwrocie. No to nie wygląda to dobrze. Więc te, które są singlami, singielkami, czyli to, co wcześniej mówiłam, ledwie coś tam drgnęło, jest jakiś impuls, to się potwierdza, że tutaj po prostu nie ma tego życia z kimś takiego regularnego. Jest taka pokazana. Smutek serca, tak naprawdę. Serce jeszcze nie zostało uleczone. Nie zostało uleczone do końca. Po jakichś stratach wcześniejszych. Stąd ten dystans tej osoby w ogóle do tematu miłości. Nawet jak się coś nowego pojawia, to tak z dystansem. Z dystansem to wszystko. Natomiast jeżeli wiecie, że ten wasz człowiek jest w jakiejś relacji, no to powiem wam, kochani, mamy tutaj dwa aspekty. Albo w tym związku jest jakaś naprawdę taka horrendalna, chorobliwa zazdrość, albo jest taka energia na jakiejś nieuczciwości i smutku. Tam jest po prostu smutno. Smutno, bardzo, bardzo smutno. A dlaczego? Bo tu przyczyną może być jakieś takie, tak naprawdę, brak porozumienia w fundamentalnych sprawach, tak sądzę. Ewentualnie może wiedzą o was, że byliście. Bo przyczyną tego smutku jest też trójkąt, który się skończył. Trójkąt, który się skończył, również jest w opcji. Zobaczmy, kochani, wynik
na tę waszą relację, wynik na tę waszą relację dwójeczki jest taki. No, osobno i samotnie, dlatego że dla tej osoby tutaj widzę teraz priorytetem jest głównie praca. Macie tutaj odmienne priorytety w ogóle. Naprawdę, priorytety życiowe macie inaczej ustawione, jest inna hierarchia i mamy tutaj dwóch singli, albo jeśli nie dwóch singli, to przynajmniej osoby, które są osobno, w odosobnieniu. Nie jest tu wam pisane bycie razem. Rada dla ciebie w tej sytuacji, dwójeczko, rada dla ciebie w tej sytuacji jest taka. Król buław. Rada jest taka, żeby wobec siebie być uczciwym, przede wszystkim. Ja tak interpretuję tę energię. Żeby wobec siebie naprawdę być uczciwym, bo tu faktycznie jest pokazana taka sytuacja, gdzie były szanse, ale nastąpiła utrata okazji. To nie było tak, że nie moglibyście razem być. Ale jest takie poczucie, że tu dwie strony zawiniły. Tu rzeczywiście wina gdzieś leży po środku, bo wyraźnie mi się tu pokazuje utrata okazji. I wraca do was wciąż ten temat. Macie takie poczucie, że jakaś okazja została stracona. Na coś dobrego, oczywiście. I tu przede wszystkim trzeba zrobić rachunek sumienia w swoim sercu. Uczciwie, tak? Ten człowiek jest uczciwy, obowiązkowy i sam dla siebie jest autorytetem i dla innych. Więc to jest na takiej zasadzie. Nie mam innych autorytetów przed sobą, czyli nie miej innych bogów przede mną, ale tu nie ma pychy, nie, tu jest po prostu taka logika i takie rzeczywiście uderzenie się w pierś, nie? Zrobienie sobie takiego rozrachunku, rachunku sumienia. Tak, bądź uczciwy wobec siebie, przede wszystkim bądź uczciwy, uczciwa wobec siebie. A druga rzecz jest taka, słuchaj, temat jest jakby już przybrzmiały, że tutaj naprawdę teraz trzeba się skupić na jakichś takich kwestiach związanych z domem, z rodziną, z pieniędzmi. No to w tej chwili jakby jest na miejscu pierwszym. Druga rada, jaka mi się tu na obrzeżach czytania pokazuje dla jakiejś grupy, żeby nie kłócić się o pieniądze. Z rodziną. Nie kłócić się. Że to jest temat, który bardzo cię wyczerpie psychicznie i emocjonalnie, ale nie da dobrych, pozytywnych efektów, tak? Tu mnie jeszcze kusi, żeby dociągnąć wam. Dla jedynek tego nie robiłam, ale tutaj czuję, że powinnam jeszcze, więc wzięłam. Co tu macie? Nie masz wielkiej nadziei, bo kobieta nie wydaje się zainteresowana. Porzuciła cię, by móc do ciebie wrócić. To dla mężczyzn wyłącznie. Wyłącznie dla mężczyzn jest ten dodatkowe przesłanie. I to widać, że nadziei nie masz, jeśli o tę kobietę chodzi, bo tobie się wydaje, że kobieta nie jest tobą zainteresowana. Tobie się tak wydaje, mężczyzno. Ona jest tobą nadal zainteresowana, to widać. Ta kobieta jest tobą, mężczyzno, nadal zainteresowana. Jest. Stąd to w serduszku poczucie takiej przyjaźni i sympatii. Cokolwiek tam jej nie zrobiłeś. No, może być na odwrót. Coś tam sobie uczyniliście. To jest nadal tobą zainteresowana, choć ty myślisz, że nie. I jak tu mamy, porzuciła cię, by móc do ciebie wrócić.
No widocznie miała taką nadzieję, że jak ciebie porzuci, to może ty się nawrócisz. Czy się nawrócisz, tego nie wiem, bo tego karty nie mówią. Ale masz takie mężczyzno dodatkowe przesłanie. Jeszcze tu dociągnę jedną kartę dla dwójek. Zabawa. Taka lekkość, flirtowanie. Jeżeli uważacie, dwójki, uwaga, uwaga, to jest tylko dla tych, które uważają, że być może nie wszystko stracone, ale pod warunkiem, że wy jesteście singlami i ta druga osoba też, to wtedy karty tu proponują, możecie to wziąć pod uwagę, żeby jakby zainicjować jakiś romans, ale to jest na takiej zasadzie lekkości, lekkości, bez zobowiązań, troszeczkę tak, żeby pozwolić twojemu wewnętrznemu młodzieńczemu duchowi zabawy lśnić. Bo takie tutaj macie zalecenie. Pozwól swojemu wewnętrznemu młodzieńczemu duchowi zabawy i radości lśnić. Tak. Może dla jakiejś części takich skostniałych dwójek, bo też widzę, gdzie są te zasady, ten kapłan, ten lider, ten mag. Może za dużo restrykcji, zasad, ograniczeń, tej moralności, tak? A tu może właśnie potrzeba więcej tego młodzieńczego ducha, więc może tu w ogóle, słuchajcie, jest takie zalecenie. Ogólnie, żebyście się nauczyły wypracowywać w sobie, to nawet nie wypracowywać, po prostu tak żyć na takich, wiecie, gdzieś tak trochę spuścić trochę pary. Mniej wtedy też będzie rozczarowań, bo mogło być tak, że jakaś część dwójek tu miała zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do partnera. To widać. Za wiele oczekiwałyście, za mało dostałyście, zwłaszcza kobiety. Ale mężczyźni też być może. Dobrze. Karty tu wracają. Ja teraz sobie pozwolę z innej talii. Tak będę po prostu na zmianę, bo już tylko trzecią opcję mamy, czyli trójeczki, nasze irysy. Irysy. I cóż tu trójeczki macie? Przepraszam, napiję się tylko, dobrze? Bo w gardziołku zaschło. Trójeczki. Co się teraz u niego, u niej trójeczki dzieje? Zobaczmy, co się dzieje. Jak tam, jak dzieła. Jeszcze jestem z pokolenia, kiedy język rosyjski w szkołach był obowiązkowy. Dobrze, co tam się dzieje? U tej osoby, kochankowie, widzicie. Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, szczęśliwej drogi już czas. I pustelnik. W podstawie. Ta osoba raczej jest osobą samotną. Albo czuje się samotnie w związku. Mamy dwie opcje. Albo jest singlem, albo jest w jakimś związku, w którym się czuje bardzo, bardzo samotna i opuszczona. I teraz kochankowie mówią o rozdrożu, o rozstaju dróg. Kiedy nie wiemy, co zrobić, ta osoba stoi przed podjęciem decyzji razem czy osobno. Razem czy osobno. Rozstaj dróg może też dotyczyć innych spraw, również zawodowych. Zobaczmy. Jednak kieliszki tam się tutaj najbardziej ujawniają. Rozstaj dróg. Powiedziałabym, że ta osoba za wami tęskni. Temat chyba waszej znajomości nie do końca został przerobiony, bo w piątce kielichów widzę jeszcze taki płacz nad rozlanym mlekiem. Ta osoba, o której teraz myślicie, kobieta, mężczyzna, wszystko jedno, jest na rozstaju dróg.
Też jak w piosence Jandy, a ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Coś takiego. Kobieta na zakręcie, równie dobrze mężczyzna. W piątce kielichów naprawdę jest taka energia smutku, żalu, energia. Tęsknot i apatii za bliskością i za tym, co było i się skończyło. Tu zawsze patrzymy na rozbite trzy kieliszki, na to szkło, które jest tu przed nami. Widzicie? A nie widzimy tych dwóch kieliszków, które stoją za nami, czyli nie patrzymy na tę, nie patrzymy w przyszłość, na możliwość. Miłości z kimś innym, z innym człowiekiem po prostu. Tego jeszcze nie widzimy. Ta osoba tego jeszcze nie widzi. Tu może być jakieś tam rozlewanie łez, ale niekoniecznie. Po prostu, wiecie, jeszcze nie uporała się ta osoba z przeszłością emocjonalnie. I to zdecydowanie jest tematem jakiejś nieszczęśliwej miłości. Może też z jakimś trójkątem, bo w kochankach też często jest trójkąt. Zdarza się, więc jest tutaj ten smutek, żal i płacz. Przeszłość nie została jeszcze uporządkowana u tej osoby. Dobrze, patrzymy dalej. Jak ta osoba. Niedobrze, co po prostu do ciebie czuję na ten moment? Czy jeszcze coś tam jest, jakieś uczucia, ewentualnie jakiego rodzaju? Co ta osoba do ciebie czuje? Szóstka kielichów, oj, oj, oj. Kochankowie, piątka kielichów i szóstka kielichów. Kocha i tęskni. Ta osoba uważa, że jesteś jej bratnią duszą. Naprawdę. Jest tęsknota, jest ten płacz za rozlanym mlekiem, jest to rozdroże, nie wie, co ma zrobić. Może ma jakieś inne zobowiązania w stosunku do żony bądź męża. Może tak być, nie musi. I w szóstce kielichów zdecydowanie uczucia są jeszcze bardzo gorące, wręcz takie bezinteresowne. Znaczy, bezinteresowne to może za duże słowo. Tu jest często taka bezwarunkowa miłość platoniczna. Ta osoba was platonicznie niejako kocha. Może dlatego, że nie ma innego wyjścia. Ten platonizm na ten moment to polega na tym, że wspomina, że myśli, że uczuciowo wciąż jest z wami związana. Wspomina, idealizuje. Idealizuje tę przeszłość, zdecydowanie przeszłość idealizuje i was też. I czy zasłużyliście na to, czy nie, jesteście idealizowani, tak? Idealizowane. Dobra. Jak z perspektywy czasu ocenia ta osoba wasze wspólne doświadczenie? Czy ta energia będzie kompatybilna z tym, co tu wcześniej? Jak z perspektywy czasu ocenia wasze wspólne doświadczenie? Ósemka buław. Ojej, gorąco. Kochankowie, piątka kielichów, szóstka kielichów i ósemka buław. No gorąco, gorąco. Albo jako romans, albo jako intensywną komunikację, bo to jest taka, jeszcze pokazuje mi się, słuchajcie, miłość korespondencyjna. Miłość platoniczna, dwojga bratnich dusz, w pojęciu tej osoby oczywiście takie ma poczucie. I trochę się tak uśmiecham, bo tu taka przyjaźń, miłość korespondencyjna, platoniczna, gdzie nawet zupełnie nic nie musiało się zdarzyć. I z perspektywy czasu, no tu widać, że tu była intensywna komunikacja, maile, SMS-y, aż wrzało na łączach, nie? Działo się. No, może być takie poczucie, była to tylko no, miłość korespondencyjna. No i cóż, no było i się z jakiegoś powodu skończyło. Tu karty nie mówią z jakiego powodu. No, to już wy pewnie wiecie z jakiego. A druga rzecz, to nie jest, wiecie, poczucie,
że to było niefajne. Nie, w ósemce mamy silne odczucie przyjemności. To jest energia, która rozgrzewa, to jest ogień, która daje takie poczucie. Wielokierunkowości, rozwoju. Z perspektywy czasu to dla tej osoby to było budujące, rozwojowe, tak to ocenia, że to było ciekawe przeżycie, również intelektualne, że to były ciekawe rozmowy. I może właśnie za tym tęskni, za tymi rozmowami, ale jeszcze nie tylko, bo tu też aspekt pojawia się tu przy kochankach i ósemka była, w to jakaś część trójek. No miała nie tylko miłość korespondencyjną, tylko układ, ciało do ciała. Tu też jest fizyczność pokazana, więc jakaś część trójek, ta, która to przeżyła oczywiście, no to ocenia to doświadczenie, no powiedziałabym bardzo pozytywnie. Romans życia, romans życia. O, dobra, co o tobie myśli w tym momencie, na tę chwilę, tak? Co ta osoba o tobie myśli, ewentualnie jak myśli? Co tu mama? Piątka pentakli w odwrocie. O ty brzydalu, albo ty kobieto niedobra, że porzuciłaś mężczyznę, albo że porzuciłeś kobietę na mrozie, chłodzie i głodzie. Co myśli? No, w piątce pentakli w odwrocie do to co? Z jednej strony to myśli, że może nawet i dobrze, że się skończyło. Mimo to, że tutaj tęskni, mamy te dwie piątki, ale widzisz, piątka pentakli w odwrocie mówi, że przynajmniej sugeruje myśli tej kobiety, tego mężczyzny, że źle się z nim obszedłeś, obeszłaś, źle, że porzuciłeś, że zostawiłeś. Paradoks może polegać na tym, że ty też tak możesz myśleć. Wiecie, co tu jest taki w tych bliźniętach, bo wy jesteście jak bliźniacze dusze. Tu są bliźniacze dusze, twin flamesy, a w szóstce kielichów są bratnie dusze. Widzę sporo karmicznych uwarunkowań tej znajomości. Właściwie to mam pewność, że ta znajomość nie była przypadkowa, ta relacja. Mamy tu dwie silne karty karmy w korelacji. I mam wrażenie, że obydwoje możecie się tak czuć, że on może czuć, że ty go porzuciłaś, a ty możesz czuć, że on cię porzucił. Zwrotnie. Ale generalnie ta osoba czuje się przez ciebie porzucona, zostawiona, od tak wyrzucona, jak niepotrzebna rzecz na śmietnik. Dosłownie to jest takie poczucie, nie? O głodzie, chłodzie, na mrozie, w środku zimy, wystawiona za drzwi. Tak to wygląda. Dobra. Przyczyna, po co byliście razem, dlaczego? Tu mi się mocno karma objawia. Przyczyna, po co byliście razem, dlaczego? Dlatego, a nie wiem dlaczego, co to jest? As mieczy w odwrocie. Aha. A, żeby każdy z Was już tak indywidualnie, na tym swoim poletku, wiecie, zakończyło jakieś trudne doświadczenia związane z miłością, z tym tematem. Obydwoje byliście jakoś przez los, takie macie poczucie przynajmniej, skrzywdzeni. Jeśli nie, bo to też jest taka opcja, że to Wy kogoś skrzywdziliście, ale to już naprawdę to nie jest istotne. Po prostu jakieś ciężkie doświadczenia miały miejsce. Tu mogły być rozstania, rozwody, trójkąty tam jeszcze z kimś innym. Różne rzeczy mogły być, najróżniejsze. I też porzucenie, ale przez kogoś innego. I teraz to wasze spotkanie ja nie wiem, czy tak się stało, ale taki był cel, wyższy plan na was. Żebyście pokończyli te swoje relacje z zaszłości, przestali płakać każdy z osobna nad swoją szklanką rozlanego mleka, bo i on płakał nad swoją szklanką rozlanego mleka i ty, kobieto, tak? I teraz chodziło o to, żeby to spotkanie doprowadziło do zakończenia tego tematu.
autentycznie, po to, żebyście byli razem. I wiecie, na czym polega paradoks? No bo czytanie jest, co się z nim dzieje, i czyli nie jesteście razem, tak? Z tego wniosek, że nie jesteście razem, a powinniście być razem. Macie karmiczne wezwanie do tego, żeby być razem. Powiedziałabym, że grubszy kaliber ma trójka. Bardzo ciekawe czytanie, naprawdę grubszy kaliber. No ciekawe, zobaczmy dalej. Czy on, ona kogoś teraz ma? Czy on, ona kogoś teraz ma? Odwrócony król miaczy. On nie ma. A ona być może miała. W obu przypadkach pokazuje mi się taka energia rozstaniowo-rozwodowa i może nad nią jeszcze wisi jakaś taka energia nierozwiązana do końca. Raczej tutaj karty sugerują, że jeżeli o nią by chodziło, ona nikogo nie ma. Natomiast jeszcze jakiś mężczyzna z przeszłości ją może dręczyć. To może być eks jakiś. Były mąż, były ktoś, dręczyć ją w jakiś sposób, tu widać. Jeszcze ją dręczy, zamęcza czymś tam. No różne mogą być powody. Tu mi się pokazuje matka z dzieckiem na piątce pentakli w odwrocie. Pokazują mi się kwestie denarowe, pieniądze. Jakiś złośliwy mężczyzna, który może domagać się od niej jakichś pieniędzy. Jest taki aspekt. A czy on kogoś ma? Powiedziałabym, że raczej nie, nie widzę, żeby on tu kogoś miał. Patrzmy dalej. Jak wobec tego wygląda obecnie jego sytuacja uczuciowa? Lub chyba, że wiecie, że ma kogoś, jesteście tego pewne, pewni. Wtedy zobaczymy, jak wygląda relacja, w której się on już teraz znajduje, czyli albo życie uczuciowe, jeśli nie wiecie, albo jeśli wiecie, kogoś ma i wtedy jak wygląda ta relacja. W ten sposób. Wieża. No to powiedziałabym ruina w obydwu przypadkach, tak? Czyli jeżeli kogoś ma, wiecie o tym, że ma, no to wieża. Tu się wali i pali. Nie jest dobrze. A jeżeli wiecie, że nie ma nikogo, tak? Ten przypadek pierwszy. Jak wygląda to życie uczuciowe? Czyli nie wiecie, czy ma, czy nie ma. To wtedy mówię wam, że nie ma i że to życie uczuciowe to jest ruina po prostu. To są zgliszcza. W ogóle życie uczuciowe tej osoby to są zgliszcza, to naprawdę jest ruina. Dużo rzeczy przyszło z zewnątrz, na które ta osoba wpływu nie miała. Tu były rozwody, tu były różne katastrofy, tu były naprawdę ciężka artyleria. I tylko zawsze, słuchajcie, to jest też energia dość dobra na przyszłość mimo wszystko, bo na każdych zgliszczach można zbudować coś nowego, mówi wieża. Ale jak wygląda życie uczuciowe tego mężczyzny czy tej kobiety? Już teraz nieważne, już abstrahuję, jest z kimś czy nie jest z kimś, choć bardziej nie jest. Chyba, że wiecie, że jest. To wieża, tak? Ruina. Zgliszcza totalne. Co zamierza ten mężczyzna bądź ta kobieta w stosunku do ciebie? Co zamierza? Skoro na wyjściu jest na rozstaju dróg, to nie wie, co zrobić. To nie wie, co zrobić. No ale zobaczymy. Co zamierza? Co zamierza? No i nie wie, co zrobić. No rycerz kielichów w odwrocie. No to co zamierza? Na pewno nie przyjedzie, nie wyruszy. Nie osiodła konia i nie uda się w podróż do ciebie, nie? Rycerz w odwrocie, kielichowy. No nie zamierza nic z tym zrobić. Nic nie zamierza z tym zrobić. Nic. W ogóle wiecie, rycerz kielichów w odwrocie, teraz mówię do kobiet. Gdybyście kobiety pytały o tego mężczyznę, to wiecie co? To jest mężczyzna, który was
platonicznie na ten moment kocha. Na pewno lubi, przynajmniej lubi, jeśli nie kocha. Związek był przeznaczeniowy, to miało wszystko się wydarzyć. Mało tego, tu było nawet takie wezwanie i wezwanie do tego, żeby razem być. Nic z tego nie wyszło. A rycerz kielichów pokazuje mi na końcu kogoś, kto pojawia się i znika. Nietrwałość. Nietrwałość. I chociaż ten mężczyzna, droga kobieto, albo jest nieszczęśliwy z inną kobietą, albo jego życie uczuciowe to rzeczywiście zgliszcza, to on, moja droga, ma gotowość poznać jakąś inną księżniczkę. Bo rycerz kielichów w odwrocie często ma ochotę na poznanie jakiejś innej księżniczki. Dlaczego? No bo czuje się osamotniony po prostu. Także miej tą świadomość, że może się już rozgląda za jakąś inną księżniczką. To nie miej mu tego za złe, bo sama nie wiesz, bądź nie wiedziałaś, co masz zrobić. No to poszedł sobie. Aha. Zobaczmy, kochani, dalej. Wynik na tę waszą relację. Co tam macie? Odwrócone umiarkowanie. Chaos. Ojej. Brak umiarkowania. Tu są zawsze jakieś nadużycia. Czegoś jest albo za dużo, albo za mało. Albo jest za dużo, słuchajcie, komunikacji, seksu, różnych rzeczy. Albo jest tego za mało, albo w ogóle wtedy nic nie ma. To są takie dwie skrajności. Brak umiarkowania to jest chaos, który jest spowodowany brakiem balansu. I ta wasza historia miłosna pokazuje się w chaosie, w braku równowagi. Balans, który był konieczny w tej sytuacji bliźniąt, nie został odnaleziony. No i to nadal jest w waszej energii, tak? Rada dla ciebie, trójeczko w tej sytuacji, rada dla ciebie w tej sytuacji jest taka. Co tu masz? Siódemka pentakli. Ciekawe. Powiem wam, że historia dziwna, może dlatego, że tak mocno karmiczna, bo karta radzi, czekaj na tego mężczyznę, na tę kobietę. No ale tak z założonymi rękoma to raczej chyba nie, bo tu się samo nie zadzieje. Tu już karty nam nie dopowiadają, jak długo, ale siódemka pentakli mówi, czekaj cierpliwie, bo cierpliwość tutaj jest kluczem do rozwiązania wszystkich problemów. To jest karta czasu. Mówi o oczekiwaniu, tak? Czekaj, czekaj. Dobra, doprecyzuję jeszcze. Dziwne. W sumie dziwne. A może nie? A może nie? Dwójka była w odwrocie. Wyjdź z niezdecydowania. Czyli powiedziałabym tak, cierpliwość popłaca, ta relacja wymaga być może jakiejś naprawy, wytrwałości i w dwójce była w odwrocie, no trzeba w końcu wyjść z tego rozdroża, z tego niezdecydowania. Albo, chyba że masz dwie opcje, masz dwóch albo dwie, no to wtedy poleca się tu tobie wybrać akurat tę kobietę, na którą teraz robimy czytanie, albo tego mężczyznę, no a tego drugiego osobnika, no po prostu ze swojego życia wyrugować. Tym bardziej, że z tym obecnym, jeśli masz, jest tak, ruina. Okej, dobra. Zobaczymy tutaj jeszcze z tych moich karteczek, co tutaj mamy dla trójek. Co tutaj mamy? Ziarenko erotycznej intrygi się pokazuje. Ziarenko erotycznej intrygi dodatkowo do tej rady. No to tak, słuchaj, jakąś zasiej intrygę erotyczną. Wrzuć ziarenko erotycznej intrygi.
w ten grunt, bo tu też się zasiewa i się czeka na owoce. No to masz taką radę. Zasiej to ziarenko erotycznej intrygi, tym bardziej, że wcześniej była ta ósemka buła. Może warto do tego wrócić. Dobrze. Ziarenko erotycznej intrygi. Aha, jesteście współzależni. No tak, jakieś bratnie dusze mi się tu pokazują, jakieś twin flames, jakieś takie historie, słuchajcie, z poprzednich inkarnacji, jakbyście nie mogli żyć bez siebie, chociaż nie żyjecie razem. No i jest współzależność. I też pewne niebezpieczeństwo czegoś innego. Aż muszę zobaczyć. A, odwrócony rycerz kielichów się pokazał. Hu, 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 hu. Jest jeszcze jakaś taka inna opcja. Coś, co mogło być przeszkodą. Może nawet o tym nie wiecie. Zwłaszcza panie. Czy mężczyzna czasem nie miał jakichś problemów alkoholowych bądź innych? Dlaczego? Bo oczywiście jako dusze, tak duchowo jesteście od siebie współzależni. Codependency, ale tu mogą być różnego rodzaju zależności również, zwłaszcza, że był odwrócony rycerz kielichów, więc jakaś część trójek może mieć tutaj naprawdę duży problem i dlatego tak trudno było się zdecydować, albo nie będzie można dalej się zdecydować i odrzucić tego mężczyznę, mimo to, że gdzieś tam taki plan na was w niebie był inny. Ponieważ mężczyzna jest uzależniony, to widać. Nie wszystkie, ale jakaś część trójek to może mieć. Tu mamy uzależnienia, które wpływają na wasze życie romantyczne. Więc moje drogie kobiety, jeżeli nie wiecie, to sprawdźcie to, bo to jest przestroga. Przestroga, tak? To sprawdźcie to, czy ten wasz mężczyzna nie jest uzależniony od jakichś no, różnych rzeczy. Alkohol, narkotyki. Nie będę dalej wymieniać, bo uzależnień jest całkiem sporo. Generalnie tutaj w takiej końcowej odsłonie macie powiedziane tak, że bratnie dusze bratnimi duszami. Ale na jedną rzecz trzeba tutaj zwrócić uwagę. Na jakieś uzależnienia. Dlaczego? Ponieważ uzależnienia wpływają na wasze romantyczne życie, na to życie miłosne. Jakieś uzależnienia. I wygląda to tak, że może być naprawdę bardzo trudno, gdyby tu mężczyzna był uzależniony. Jest taka opcja, że mogłabyś kobietom mu pomóc wyjść z tego uzależnienia, ale on musiałby tego bardzo chcieć i tak naprawdę on musiałby cię o to poprosić. Nie można wymuszać. Nie. No dobrze, kochani, to tyle. Dosyć złożone historie dla jedynek, dwójek i trójek. A tak ogólnie na miłość zobaczmy. Do końca stycznia, bo tak robiliśmy, nie? Grudzień i do końca stycznia. Co my tu mamy? Uwalniam się od mej niespełnionej przeszłości, która wlecze się za mną i sprawia, że nie ufam. Takie jest przesłanie dla wszystkich grup. Jeszcze raz, to sobie afirmujcie. Uwalniam się od mej niespełnionej przeszłości, która wlecze się za mną i sprawia, że nie ufam. Dobrze, kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. I życzę wam czego? No, miłości prawdziwej. I zawsze tutaj, mówiąc o prawdziwej miłości, nie mam nic konkretnego w głowie, bo tu nie ma receptur, gotowych przepisów, ile składników i w jakich proporcjach się do tego gara wrzuca. Chodzi tu o coś innego, a mianowicie o to, wy poczujecie to. Prawdziwą miłość się czuje, że tak powiem, w kościach. Księżyc mi to też podpowiada. I prawdziwa miłość też, wiecie co, ona jest bardzo, bardzo kreatywna i kreująca. Bardzo
twórcza, rozwojowa. I tu oczywiście będą jakieś też takie hejty, jak ja to powiem, że miłość powinna dawać dużo radości. Tak, cały czas to podtrzymuję. Powinna dawać dużo radości. Jeżeli tej radości nie ma, a dominuje właśnie to, co było w tej, tak jak trójki miały. O, w piątce kielichów było. To ta energia sprawia, że my przestajemy ufać sobie samym. My już w którymś momencie faktycznie nie wiemy, co czujemy. Stajemy się osobami bardzo pogubionymi. Dobrze. Jakkolwiek rozumiecie tę miłość, to Wam tego życzę. Trzymajcie się. Pa, pa, pa. Buziaczki.